Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówimy sobie nowy, stary event, mianowicie poszukiwanie pisanek, dlatego, że co prawda event działa tak samo jak rok temu, no ale został przeniesiony w inne miejsce. Ja tutaj się zalogowałem dzisiaj rano, sprawdzam sobie właśnie tego karczmarza, barmana, no i nie ma tego eventu. Myślałem, że coś się stało, że coś nie działa, że coś przenieśli, no bo miał być od dzisiaj, no okazało się, że został właśnie przeniesiony do tego goblina, czyli nowego NPC-ta, gdzie mamy codzienne misje, no i mamy również wydarzenie. I to wydarzenie jest dostosowane właśnie pod ten event wielkanocny, czyli poszukiwanie pisanek, ale do tego zaraz sobie na spokojnie przejdziemy. Oprócz tego dostaliśmy informację, kiedy startuje legendarny loch, no i jeszcze jedną informację o takim serwerze testowym, powiedzmy. Zaraz oczywiście to wszystko omówię. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jakie pupile wy trafiliście, o ile już je zdobyliście oczywiście na waszych kontach. To pierwsza sprawa, czy wam się event podoba, czy jesteście przygotowani na legendarny loszek, no i generalnie piszcie w komentarzu, co tam chcecie, tak na dobrą sprawę. Ja sobie wszystkie komentarze zawsze chętnie czytam. Kciuk w górę, subek, wiadomo, wszystko powinno być. Dobrze, zaczynamy, myślę, że zaczynamy. No i zaczniemy od tego, co tutaj dostaliśmy jako informację na pocztę, dlatego, że przede wszystkim tak, legendarny loszek, tutaj widzę, że nie ma tej informacji w tym momencie na poczcie, no ale już kilka dni temu dostaliśmy właśnie ją oficjalnie, kiedy ten legendarny loch wystartuje. I ten legendarny loszek wystartuje 28 marca. 20 marca, z tego co widzę, dostaliśmy tą informację, czyli standardowo w środę. No i właśnie, mamy 28 marca, czyli czwartek. Legendarny loch, legendarne łupy, jak je znaleźć, więc no powtórka, jeżeli chodzi o te lochy. Nie dostaliśmy nowej edycji, tak jak to miało miejsce właśnie tutaj na Boże Narodzenie, tylko dostaliśmy po prostu, no dokładnie tą edycję. Ta edycja, tutaj będzie można te itemki zdobyć, no i jeszcze oczywiście drugą stronę. Natomiast pewnie jakieś nowe 3 itemki dojdą standardowo, jak to zawsze ma miejsce. No i na dniach zobaczymy jakie i pewnie jak już ten legendarny loch wystartuje, to pokażę wam, no jakieś tam, no po prostu wygląd tych nowych itemów, nie? Tych nowych legendarnych itemków. Zazwyczaj są to właśnie 3 itemy, tak jak już wam powiedziałem. No ale właśnie, 28 marca, data startu legendarnego lochu, czwartek, więc nowość. Zazwyczaj takie rzeczy startują właśnie w piątki, no a tutaj mamy już czwartek. Z tego co wiem, jest to spowodowane tym, że po prostu zaczynają się święta wielkanocne, być może skład, który akurat będzie nadzorował start tego legendarnego lochu i generalnie performance gierki ma być mniejszy. Jeżeli by to wystartowało w piątek, byłby mniejszy, więc dlatego chcą dzień wcześniej to odpalić, żeby właśnie jakby były jakieś lagi, problemy, cokolwiek, no to wtedy oczywiście, no, większy skład będzie mógł to naprawić, monitorować, tak jak wspomniałem, no i to jest tym spowodowane, dlatego mamy ten legendarny loszek dzień wcześniej. Jeżeli chodzi o osoby, które nigdy nie ogrywały legendarnego lochu, czy cokolwiek takiego, to polecam sobie wpisać wszystko o legendarnym lochu na YouTubie, ewentualnie moją playlistę poradniki, wszystko o legendarnym lochu Neutral, jak sobie wpiszecie, to wam na pewno mój filmik wyskoczy, on jest tam podzielony na podrozdziały, no i wszystkiego tam się można dowiedzieć. Legendarny loch nie jest jakiś bardzo skomplikowany, ale takie podstawowe informacje, podstawową wiedzę należy mieć przed startem, więc wpiszcie sobie, ogarnijcie. No i będziecie przygotowani właśnie na czwartek. Jeżeli chodzi o jakąś niespodziankę ode mnie, to takowa na pewno będzie. Taką niespodziankę również dostaniecie, również pewnie wlecie film na ten temat na kanał, na Discorda, post i tak dalej, więc jakaś niespodzianka ode mnie jako twórcy, standardowo jak na start każdej edycji legendarnego lochu, się pojawi, więc to jest kolejna sprawa. No i tyle, chyba o legendarnym lochu, dobrze, tak, o legendarnym lochu chyba więcej nie muszę mówić, no bo tutaj poradniki są na kanale, od paru edycji tak naprawdę oprócz szaty graficznej nic się nie zmienia, tylko tam są jakieś nowe potworki, w sensie wyglądy potworów, jakieś właśnie nowe grafiki, jakieś nowe dźwięki. Jeżeli chodzi stricte o gameplay, to nic się nie zmienia. Teraz zakładam, że również tak będzie, więc ten poradnik, o którym wam powiedziałem, jest w dalszym ciągu aktualny. Można go obejrzeć i jak go obejrzycie, to raczej wszystko będziecie wiedzieć. Oprócz tego ja oczywiście legendarny loch będę ogrywał na streamach na Twitchu regularnie przez chyba cały czas trwania w ogóle tego legendarnego lochu, sobie go będziemy klikać, bo jest to naprawdę fajna forma na streamy, więc tam też można wpaść właśnie na Twitcha, żeby zobaczyć, jak ja takowy legendarny loch ogrywam. No i tyle co do tego. Teraz mamy kolejną sprawę.
czyli tak zwany serwer testowy. Wprowadzenie F9 jako nowego serwera w wersji zapoznawczej, począwszy od aktualizacji 20.0. No i teraz tak, ja sobie tutaj z ciekawości zerknę, bo to jest F9. No i właśnie, my tutaj mamy F9, ale nie wiem szczerze do końca, o co z tym chodzi, bo to jest taka informacja wstępna, z tego co zauważyłem. Natomiast wejdziemy z powrotem na konto. No i tutaj mamy właśnie to. Mamy dla Ciebie ekscytującą wiadomość. Począwszy od aktualizacji 20.0, świat gry F9, fuzja 9, czyli ten, na który spojrzałem przed chwilą, zostanie oficjalnie wprowadzony jako nasz nowy serwer zapoznawczy. Dzięki tej zmianie będziesz miał okazję doświadczyć aktualizacji na pełne 24 godziny przed jej globalną premierą. Aby skorzystać z serwera w wersji zapoznawczej, w dniu aktualizacji wystarczy wpisać następujący adres w przeglądarce. No i tutaj mamy ten adres właśnie. Spowoduje to przejście do nowego klienta w wersji zapoznawczej, w którym można wypróbować najnowsze funkcje i zawartość przed globalną premierą. Specjalnie dla Ciebie 24 kwietnia świat gry Fuzja 9 zostanie przesunięty o całe 24 godziny do przodu. Oznacza to, że wszystkie wydarzenia na tym świecie gry rozpoczną się i zakończą o jeden dzień wcześniej niż na innych serwerach. Skorzystaj z tej okazji, aby jako jeden z pierwszych wypróbować nowe funkcje i wydarzenia. Czekamy na Twoją opinię i życzymy miłego testowania nowych funkcji na F9. No i właśnie, ciekawa sprawa. Wcześniej takim serwerem testowym, powiedzmy, takim serwerem zapoznawczym, jak oni to nazwali, był serwer 31 chyba niemiecki, jak się nie mylę. Nie wiem, musiałbym zerknąć, czy w skład właśnie tej fuzji 9 wchodzi ten serwer 31 niemiecki. To był chyba ten, już dokładnie nie pamiętam. No ale był taki serwer, gdzie po prostu legendarne lochy odpalali dzień wcześniej, elevatory, aktualizacje były tam wcześniej, w ramach chyba takiego właśnie testu zapoznania się. No i jeżeli w skład fuzji 9 wchodzi właśnie ten serwer niemiecki, gdzie to miało miejsce, no to nawet ta decyzja mnie nie dziwi. Dziwi mnie bardziej to, że po prostu nie powstanie jakiś serwer typowy, taki pod testowanie aktualizacji, czyli taki serwer beta, takie jak na przykład odpalają na testowanie nowej klasy postaci, czy coś takiego. No i wiecie, no po prostu taki serwer będzie dostępny non-stop, będzie można tam grać, nie będzie można kupować grzybów, jakieś tam może boosty będą, jeżeli chodzi o expa, golda, żeby szybciej progresować. No i właśnie na takim serwerze będzie można, by było można odpalać sobie gierkę, kiedy wchodzi jakaś nowa aktualizacja, na przykład właśnie dzień przed oficjalną premierą tej aktualizacji, no i ją testować. Dlaczego jest to robione na świecie gry takim normalnym, zwykłym, gdzie normalnie się kupuje grzyby, gdzie normalnie ludzie grają, gdzie mogą wystąpić jakieś błędy związane z aktualizacją, przez co ktoś zyska bardzo dużą przewagę, albo ktoś coś tam straci? No dziwne. Moim zdaniem jest to dziwne, że po prostu takie testy są przeprowadzone na normalnym świecie gry, aniżeli na jakimś właśnie typowo testowym. Mogliby zrobić no po prostu zwykły serwer testowy, tak jak powiedziałem, gdzie będzie on funkcjonował tak jak ten F9 ma funkcjonować. Rozumiecie, o co chodzi? No ale tak zdecydowali, zawsze coś, jeżeli ktoś na tym serwerze nie gra, to nie musi się martwić, a zawsze będzie mógł właśnie sobie wbić i przetestować jakieś nowe funkcje dzień wcześniej. Dla mnie to też jest fajne, bo ja też mogę dzień wcześniej Wam nagrać film, pokazać, jeżeli coś się faktycznie zmieni, coś nowego zostanie dodane, jakieś nowsze, ciekawsze rzeczy. To też jest jak najbardziej spoko dla na przykład mnie jako content creatora, nazwijmy to. No, więc to jest kolejny news od tej aktualizacji. Tu już mamy w ogóle dużą aktualizację zapowiedzianą, bo zwróćcie uwagę, 20.0, więc jest to nowy jakby numer, taki okrągły dość mocno, czyli to jest aktualizacja 20.0. No i już mamy tutaj, że 24 kwietnia, czyli chyba wtedy w tych okolicach, w okolicach tego dnia ta aktualizacja 20.0 wyjdzie. Dajcie znać również w komentarzu, co Wy myślicie właśnie o tej zmianie, bo to też jest, no, dość ciekawy, chociaż nie jest to do końca taka zmiana, bo tak jak mówię, wcześniej tą funkcję pełnił któryś tam serwer niemiecki, już nie pamiętam dokładnie który. No i dobrze, i mamy teraz ostatnią, a w zasadzie najważniejszą informację, czyli event, który nazywa się Poszukiwanie Pisanek. No i co dzisiaj w ogóle dostaliśmy informację o godzinie 12. Polowanie na pisanki, czas zacząć. Odwiedźcie goblińskiego Mistrela już dziś i wykonujcie jego zadania specjalne aż do niedzieli wielkanocnej. Czyli ten event trwa od dzisiaj, od 25 marca do 31 marca, do niedzieli właśnie wielkanocnej. Skorzystajcie z okazji i poszerzcie swoją kolekcję o rzadkie pupile. Czy wasza kolekcja jest już kompletna, czy może wasz poziom jest poniżej 75 na początku wydarzenia? Nawet wtedy nie wyjdziecie z pustymi rękoma, bo w tym roku znajdziecie
w swoim koszyku mnóstwo słodkich, kolorowych owocków. No i właśnie, jak ten event działa? Kiedyś, jak ja nagrywałem na jego temat film, to mieliśmy tutaj event u właśnie barmana, u tego karczmarza. No i mieliśmy na dole taki pasek postępu, wykonywaliśmy zadania, chyba można było 3 dziennie wykonać. Wykonanie tego zadania dawało nam punkty, no i w ramach zgromadzonych punktów mogliśmy tam odebrać, czy właśnie jakiegoś pupila, czy jakieś owocki. No, generalnie film na ten temat rok temu nagrałem, bo jedna osoba mi ostatnio go podesłała i faktycznie był, ja go nie mogłem znaleźć. Wybaczcie, ale chrypa standardowo. W tym roku zostało to zmienione o tyle, że po prostu zostało to przeniesione do tego goblińskiego minstrela. I tak jak zazwyczaj wydarzenie trwa od poniedziałku do czwartku i jego główną nagrodą jest to, że możemy wypić dodatkowe piwko, tak teraz mamy poszukiwania pisanek. Mamy ładne tło, wielkanocne, no i mamy więcej questów. Mamy tak, napij się piwa w karczmie 20 razy, zagraj z hazardzistą w kości w karczmie 10 razy, zdobądź legendarny przedmiot w legendarnym lochu raz, walcz przeciwko potworom w legendarnym lochu 20 razy, nakarm pupile 10 razy i zakręć kołem fortuny 10 razy. Zwróćcie uwagę, że niektórych misji nie da się jeszcze zrobić, bo jeszcze nie wystartował legendarny loch, ale już są oczywiście przystosowane pod ten legendarny loch. No i mamy jeszcze takie rzeczy, których na przykład na raz, na jeden dzień powiedzmy nie zrobimy, czyli napij się piwa w karczmie 20 razy. Tu wiadomo, potrzebujemy 2 dni, żeby 20 piwek wypić. No i właśnie, misje dość proste tak naprawdę, misje dość przyjemne, no i za każdą misję dostajemy taką monetkę. I działa to oczywiście tak jak to normalne wydarzenie, które jest od poniedziałku do czwartku, a to jest akurat do niedzieli. No i co mogę powiedzieć, jakie mamy nagrody? Jeżeli mamy oczywiście już wymaksowane, przepraszam, nie wymaksowane, tylko znalezione wszystkie pupile, no to dostajemy same jedzonka. Nawet jak mamy wszystkie pupile wymaksowane, to chyba też dostajemy same jedzonka. No i tutaj za 2 te monety mam po 10 wszystkich jedzonek, tutaj za 4 mam po 5 i jedno darmowe piwko, czyli to darmowe piwko i tak możemy zdobyć, no i za 5 tych monet mam po 10 również jedzonek do każdego żywiołu. Więc tych jedzonek jest naprawdę sporo. A co w sytuacji, kiedy jakiś pupili nie mam złapanych na którymś koncie, czyli na przykład powiedzmy sobie na EU1 to chyba mam, ale na przykład na EU5 jeszcze niektórych pupili nie mam. O, tutaj mi kilku brakuje, dokładnie. No to sobie wchodzimy i mamy, zobaczcie, tu mamy za... oprócz jedzonek mamy oczywiście za te 2 monetki jedno jajko. Niestety w tamtej wersji eventu, która była rok temu, było pokazane, co to jest dokładnie za pupil, czyli czy jest sens w ogóle zdobywać te monety, napinać się o to, czy też nie. Zwróćcie uwagę, że tych zadań mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. No, czyli jednego możemy nie zrobić, bo 5 potrzebujemy, żeby zgarnąć całość z tego eventu. Więc któregoś zadanka możemy nie zrobić. No, raczej te zadania są proste, więc tutaj na spokojnie powinno siąść. No ale właśnie, mamy... tak jak mówię, za 2 monetki, jedno jakieś jajko, jednego jakiegoś pupila i po 5 owocków. Tutaj mamy po 5 owocków i to darmowe piwko za 4 monetki. I tutaj za 5 monetek również mamy jakieś jajko. I zazwyczaj działało to tak, że to jajko na końcu, czyli w tym przypadku za 5 monetek, to był jakiś rzadki pupil, taki powiedzmy ciężki do zdobycia z końca środowiska. No a ten pierwszy to był jakiś taki bardziej pospolity, prostszy do zdobycia i tak dalej. Tylko no mówię, teraz zobaczcie, nawet po kolorze jajka, bo ten kolor jest taki sam. Na początku myślałem, że to jest może jajko do mroku, jakiś pupil z mroku, no ale tutaj grafika tego jajka jest taka sama i w tym przypadku, i w tym przypadku. Jak klikam na te skrzynki, to się nic nie dzieje. Więc nie wiadomo jakie to są dokładnie pupile, to jest wielka niewiadoma, no ale jakieś pupile dostajemy, których oczywiście jeszcze nie mamy. Czy to właśnie za te 2 monetki, czy to za tych 5 monetek. Pupile można dostać nawet takie, których wymogów nie spełniamy. Czyli załóżmy, teraz mamy wiosnę w Shakesie, a my możemy dostać pupila, który jest jesienią. Nie wiem, na walentynki nie złapaliśmy pupila tutaj w ogniu, na przykład tej rybogi, właśnie w walentynki, no to z tego eventu możemy ją dostać. Tak naprawdę, tak samo, nie wiem, nie mamy kopalni na poziomie 20, a tego pupila, jeżeli go mamy oczywiście odblokowanego, bo to jest też istotne, że dane środowisko z danym pupilem musi być pokonane, on musi być taki wyszarzony, no nie może być po prostu znak zapytania, rozumiecie o co chodzi? On musi być taki wyszarzony, jak na przykład tutaj szczerbun u mnie, no to wtedy jest możliwość zdobycia takiego pupila, pozostałych wymogów nie musimy spełniać, więc to też jest fajne, że na przykład, nie wiem, ktoś nie musi się śpieszyć z kopalnią 20, bo akurat Triceracloc może mu wylecieć z tego eventu. Bardzo fajny, przyjemny event, no taki tematyczny, bo oczywiście Wielkanoc kojarzy nam się najbardziej z jajkami chyba, więc fajny event, tematyczny, jak nawet nie mówię, mamy wszystkie pupile już złapane, to bardzo dużo owocków z niego poleci. Więc generalnie na plus, generalnie na duży plus. Pamiętajcie, żeby sobie zajrzeć do tego goblinka i żeby te zadanka sobie wykonywać, odbierać nagrody. To jest bardzo, bardzo istotne. Event jest od dzisiaj, tak jak wspomniałem, do...
właśnie niedzieli wielkanocnej. No i tak naprawdę wszystko. Taki krótszy odcinek informacyjny, co tutaj się pozmieniało przez ostatnie dni w Shakesie, jakie newsy, nowości i tak dalej. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawcie, no i pytajcie, piszcie swoje opinie o tych zmianach, o tych nowościach, o tym evencie, poszukiwanie pisanek. No i dawajcie znać po prostu, jak to wszystko Wam się podoba. Mówię, jak macie jakieś pytania, czegoś nie wiecie, to też pytajcie w komentarzu, chętnie odpowiem. Dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!